Dobry wieczór cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o was, dla was i o nas trochę też. Mój dzisiejszy gość jest dziennikarzem radiowym, telewizyjnym i konferansjerem. Obecnie pracuje w Radiu Złote Przeboje, autor najzabawniejszej autobiografii na polskim rynku poza anteną, kiedy gaśnie czerwona lampka. A teraz, drodzy Państwo, pojawiła się nowiutka pozycja Tato, no weź, kupa i inne radości, tacierzyństwa. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem jest Kamil Baleja. Dobry wieczór, Kamil. Dobry wieczór. Kamil, powiedz mi... Zanim przejdziemy do wątku naszej dzisiejszej rozmowy, czy ty jeszcze odczuwasz stres przed wystąpieniami, jak ten czerwony guziczek się świeci? Bo ja przyznam ci szczerze, dzisiaj od samego rana mam motyle w brzuchu. Naprawdę? Ale, ale, ale przeze mnie? Przez spotkanie ze zwykłym człowiekiem, jakim jest Kamil Baleja? Może dzięki tobie. Słuchaj, to bardzo mi miło. Wiesz co, no, no, to byłaby kokieteria z mojej strony, gdybym powiedział, że, e, że stresuję się, że to jest moment, w którym ja zawsze gdzieś tam mam szybciej bijące serce. Wiesz co, no ja do tego mikrofonu już mówię prawie 20 lat, więc jak się mówi przez 20 lat do mikrofonu, no to jednak jakaś tam mała rutyna jest, ale zawsze jest to coś, co działa lepiej niż kawa. O, może tak powiem. Okej. Okay czyli powinnam więcej nagrywać, to wtedy wejdzie to niejako w krew. Najlepiej to polecam Ci zrobić coś na żywo, bo nagrywanie to jest jedno, ale dopiero emocje zaczynają się, kiedy robimy coś na żywo, kiedy wiemy, że po drugiej stronie jest odbiorca, słuchacz, telewiz, a jeżeli wiemy, że tych odbiorców jest na przykład kilka milionów i, i że coś na przykład nam nie poszło, albo że robimy program, w którym akurat jest transmitowany do 20 krajów na świecie i słyszymy w słuchawce reżysera głos, że za chwilę się wszystko wykrzaczy i, i, i grozi nam spektakularna klejopłatka, a my jesteśmy na żywo, wtedy i musimy szyć w dwóch językach, po angielsku i po polsku, bo taką sytuację miałem z autentyk, no to wtedy dopiero zaczyna się jazda bez trzymanki. A powiedz mi, proszę, wystąpienie dla małego grona i dla dużego grona. Czemu ono się dla Ciebie różni? To już oczywiście taka moja ciekawość. Chyba niczym wiesz. Mam wrażenie, że to mniejsze grono jest dużo bardziej wymagające, bo jednak masa ludzi jest łatwa do nawigowania. Masa ludzi daje Ci energię i masa ludzi nie odbiera tych niuansów tak do końca, bo nigdy nie wiesz, czy ktoś się śmieje z Twoich żartów, czy gdzieś tam. Jakiś grymas twarzy się pojawia, a, a, a czasami wystarczy tą masą odpowiednio nawigować, i wtedy oni wiesz, klaszczą, dają ci aplauz, dają ci energię. A jednak mała grupa ludzi jest, jest o tyle trudna, że wytwarza się taki trochę intymny klimat spotkania, i to też jest jakby zupełnie inny rodzaj przepływu tej energii. Trzeba dużo więcej uważać, dużo bardziej uważać, ale też mamy od razu feedback w postaci tego, że widzimy, czy ci ludzie rezonują z nami, czy nie. Jeżeli rezonują, jest super, gorzej, jeżeli nie rezonują. No to wtedy zaczyna się problem i stres się zwiększa. Ale wiesz, ja jak cię obserwuję, jeszcze pewnie kilka razy do tego wrócę w Twoich mediach społecznościowych. Pamiętasz, nawet teraz skomentowałam Ci post albo na Messengerze, napisałam, że jesteś takim pozytywnie szurniętym człowiekiem. I wiesz, i po prostu twarz się uśmiecha sama, jak widzę tego Kamila, który. Pokazuje jakąś część siebie, jakąś część swojego, że tak powiem, życia prywatnego, ale w taki bardzo fajny sposób, w taki wiesz, jakby to powiedzieć delikatny, nie ściągając jak to się mówi, majtek. Także to jest po prostu majstersztyk i za to ci po prostu tego ci bardzo zazdroszczę i gratuluję. Bardzo dziękuję, bo taki jest też cel, jeżeli jeżeli tak to odbierasz, no to to znaczy, że się udaje. Wiesz, bo bo ja bardzo nie lubię, znaczy, ja bardzo dbam o swoją prywatność naprawdę i uważam, że epatowanie dzisiaj e, prywatnością, ekshibicjonizm internetowy tak popularny wśród wielu osób jest coś Czym, coś, 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 co jest dla mnie kompletnie obce. Ja nie lubię takiego ekshibicjonizmu. Jeżeli zauważasz, to wszystko, co ja robię, to, są, to jest pewnego rodzaju kreacja. Trochę jak w książce, trochę jak, jak na antenie. Ja lubię kreować rzeczywistość. Ja lubię ją trochę obśmiewać, ja lubię ją podkręcać, korzystam z pastiżu, korzystam z kabaretu, korzystam z pewnej groteski, absurdu rzeczywistości, która nas otacza, ale chyba nie uświadczysz. Mam nadzieję, że tak nie będzie nigdy. A jeżeli tak będzie, to dzwoń do mnie i powiedz, Kamil, co ty cholera robisz, chłopie, ogarnij się. Nie uświadczysz Takiego zdjęcia, gdzie na przykład siedzimy z dziećmi, nie wiem, w piżamach rano, widać ich twarze. i Ja wrzucam: "Hej, kochania, jak wasza niedziela, bo my właśnie sobie jemy pyszne śniadanie." No nie, to jest jest przestrzeń dla nas, jest przestrzeń do internetu. Jak też pewnie zauważyłaś, tak naprawdę nikt nie wie, jak moje dzieci wyglądają. No zrobiliśmy mały wyjątek na potrzeby sesji promującej książkę, a, a i to był wyjątek. To był wyjątek potwierdzający regułę, że ja moich dzieci nie pokazuję. Jeżeli je pokazuję, to są bohaterowie drugiego planu, raczej tyłem, raczej bokiem w, w, w dość mocnym rozmazaniu, więc to wszystko jest celowe. Ale miło, że tak to odbierasz. No wiesz, no bo wrażeniem patrzymy w media społecznościowe, jak dzieci są pokazywane z każdej tak, strony, tak. jak, wiesz, emanuje się tymi dziećmi. I kurczę, co one sobie pomyślą, jak dorosną? Wiesz, I... matka czy ojciec zwariowali. Właśnie, wiesz, bo, bo to, jest, to, jest, to jest strasznie, jest, ja się z tym nie zgadzam, bo to jest tak naprawdę odbieranie dzieciom prawa do ich prywatności. Każdy człowiek, to jest zapisane w konstytucji, to jest, wiesz, nasze niezbywalne prawo do prywatności. I jeżeli one będą miały lat e, 16, 17 i powiedzą, tata, ja bym chciała, ja bym chciał, żebyś ty nas zaczął pokazywać w internecie. Okej, okay, wtedy powiem super, zróbmy coś razem, mogę Was pokazać. Ale wiesz, wiesz, ja mam taką myśl, że ja jestem gruboskórny. Wiadomo, zbliżam się do czterdziestki, jakby pracuję w mediach od wielu, wielu lat, wiem. Czym pachnie ten biznes, wiem, jak to się je, wiem, co to jest hejt, wiem, e, jak trudno się na to uodpornić, ale ja to mówię z perspektywy, tak jak Ci powiedziałem na początku, 20 lat pracy e, w tym zawodzie. One nie mają tego pancerza, one są bezbronne i je bardzo łatwo zranić. I zrobię wszystko, żeby te moje dzieci uchronić przed tym, e, co je może spotkać w internecie, bo internet jest super, wiadomo, nie demonizujmy internetu, bo tam jest mnóstwo fajnych rzeczy, mnóstwo fajnego kontentu, no ale też niestety niesie za sobą to ryzyko krytyki, wszechobecnej krytyki. Ale wiesz co, dobrze, że jak gdyby zwróciłeś na to uwagę, bo jak wiesz albo nie wiesz, nasza fundacja zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zjawisko, z którym często się mierzymy, to jest zjawisko hejtu. Ty jako osoba znana jesteś narażony na to, że te komentarze są dlatego, żeby były, żeby w cudzysłowie dosrać, tak? żeby pokazać, że… Wiesz, jak, czy to rzeczywiście spływa po tobie jak po kaczce, i mówisz, to nie jest moje, to jest problem tego gościa, wiesz, jak ty się w tym odnajdujesz, słuchaj? Słuchaj, no staram się taką pozę przyjmować. Ja wiem, że wszyscy tak mówią, że nie czytają tego, że starają się na to jakby ignorować to, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś cię wyzywa od najgorszych, jeżeli ktoś tak naprawdę robi wszystko, żeby dotknąć Twoich najczulszych stron, no to gdzieś tam mimo wszystko to przyjmujemy. No. To niestety jest frustracja. W ogóle wiesz, ja mam taką, taką szerszą, taką. Szerszą refleksję, że nam w Polsce bardzo wszystkim brakuje dystansu, wiesz? I to co robię w mojej przestrzeni i medialnej, i internetowej, to jest między innymi takie przekłuwanie tego balonika i próba pokazania ludziom: hej ludzie, wrzućmy trochę na luz, bo się wszyscy za chwilę pozarzynamy, tak naprawdę jest już tak źle w tym kraju, mamy tyle frustracji dookoła. Politycy nam dolewają tak naprawdę tej oliwy do ognia. No wiadomo, że najłatwiej się zarządza państwem wtedy, kiedy e, mamy. Teorię globalnego kryzysu, tak zwanej mentalnej wojny domowej. Więc i jedna i druga ze stron, ze stron będzie robiła wszystko, żeby konflikt polsko-polski podkręcać. I słuchajcie, ja jestem tak tym zmęczony. I naprawdę, mówię, pracując w rozrywce, mam wrażenie, że ta praca jest coraz trudniejsza, że na początku było łatwiej, ponieważ ludzie mieli trochę więcej dystansu do siebie, łatwiej było żartować. Dzisiaj jest tak, że z kogokolwiek zażartujesz, momentalnie ktoś się obraża. Momentalnie ktoś cię wyzywa od idiotów, debili, najgorszych kreatur na tym świecie, tylko dlatego, że śmiałeś, Gdzieś tam w twojej opowieści zahaczyć o daną grupę społeczną. Wiesz, pamiętam taką historię, może jest ci znana historia Beaty Zidra, którą często opowiadam. No, po tym wybryku, który był karygodny, jakby możemy tutaj jakby się nad tym rozwodzić i nie, ale dla mnie, jeżeli ktoś jedzie pod wpływem alkoholu, jest to karygodne, tak. I, i to nie ma co się, co, 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 co się czarować, mówić, że to jest ktoś, kto świetnie śpiewa. Jasne, jakby nie, nie rozmawiamy teraz o dobytku artystycznym danej osoby, tylko dla mnie ktokolwiek, papież Franciszek, który, Jechał pod wpływem alkoholu, zasługuje na to, żeby następnego dnia mówić o nim głośno, wytykając go palcem. Dlaczego? Bo działa trochę jak, jak precedens. Jeżeli odpuszczamy takiej osoby, to pan Ziutek z Nowego Sącza mówi: A dobra, Bata sobie jechała. Słuchaj, ja zrobiłem piosenkę, która była parodią. To była, to, to była parodia, wiesz? No, no Mrugnięcie okiem na zasadzie nie wydmucham więcej wam niż dwa promile. Słuchaj, I, i wydawało mi się, że w, w kraju, w którym jest taka nagonka na pijanych kierowców, w których tak wielu kierowców wsiada yy, na, na podwójnym gazie za kółkiem, zabija dzieci, wiesz, to jest, to są potencjalni mordercy, bo cokolwiek by, czegokolwiek by nie powiedzieć o dorobku artystycznym danej osoby, to tam Mogła być, mieszkamy w innej dzielnicy, ale tam akurat przypadkiem mogła być moja córka na rowerze. I wtedy mogło być już nieciekawie. Te 200 metrów, tam mógł być przyjaciel mojego sąsiada, tam mogło tam być dziecko mojego sąsiada, dziecko mojego przyjaciela. Wiesz, o czym mówię. I, i, i dopiero wtedy otwierają się nam klapki. Ale do, do, do meritum, tylko, ty, ty, tylko skończę jeśli, 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 tę historię przed przedługawą. Po tej piosence wylał się taki hate na mnie, wiesz, że miałem wrażenie, że żyjemy w kraju anonimowych alkoholików, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. Wylał się taki hate, tak wiele osób mówiło, o, o, jakby jemu się nie zdarzyło. Nie Mogłem w to uwierzyć, że ludzie jakby chcą wybielić daną osobę, mało tego mówią, że wszystkim się zdarza, jakby tobie się nie zdarzało. Nie, mnie się nie zdarzało, bo jak wypiję to 24 godziny, za kółko nie wsiadam, po prostu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Później, słuchajcie, drodzy Państwo, konsekwencje są takie, że za alkoholizmem idzie przemoc, idą inne różne historie. My mamy całe ręce roboty i nie chodzi o to, czy mamy całe ręce roboty, czy nie, tylko pamiętajcie, że to są ludzkie tragedie, tragedie dzieci, tragedie partnerów. Oni nie podniosą się tak szybko. My możemy mieć grubą skórę, możemy różnie do tego podchodzić ale dzieci, z dziećmi zostaje to na zawsze. Wiesz co, czytałem ostatnio, skończyłem czytać taką książkę Łukasza Orbitowskiego Inna dusza i tam jest ten wątek alkoholizmu, to jest stara książka Orbitowskiego, a, ale tam jest ten wątek alkoholizmu bardzo mocno pokazany, jak ojciec, który, jakby, ojciec głównego bohatera, on walczy z tym alkoholizmem, próbuje i koniec końców nie udaje mu się, niszczy rodzinę i tragedia całej rodziny, piętno tak naprawdę, które potem nosi na sobie, na swoich barkach rodzina jest jest gigantyczne, więc to jest strasznie trudny problem, trzeba o nim mówić. Kiedy tylko jest możliwość, choćby w takich sytuacjach, kiedy widzimy, że ktoś ma problem, bo jak ktoś nie uwierzy w to, że jak ktoś ma dwa promile alkoholu i wsiada za kółko, to ma problem alkoholowy i mówmy o tym głośno. I wytykajmy taką osobę także w formie rozrywki, bo rozrywka jest nośna i rozrywka niesie się naprawdę e, e, daleko i ma masowy zasięg. Ale wiesz, Kamil, to jest ogromnie istotny wątek. Realizując szkolenia dla nauczycieli za Adamem Nykiem, czyli terapeutą uzależnień, wiesz, wiedziałam, że zjawisko alkoholizmu też jest wśród młodzieży, ale wiesz, jaki jest wiek inicjacji alkoholowej? Strzelam za 12-13 lat. 10 lat. Mi, ja wyskoczyłam z butów, mój najmłodszy syn ma 14 lat i mówię sobie, no nie powiem tego, co sobie chciałam powiedzieć, ale wiesz, kurde, 10 lat, a gdzie są rodzice? To w ogóle wiesz co, mam wrażenie, że mamy no, no gigantyczny problem z, z młodzieżą, ale nie sensu stricte, że młodzież jest zła, tylko że my popełniliśmy błąd niestety i tutaj możemy szukać jakichś takich wytrychów, które będą naszym kołem ratunkowym i które będą dawać nam pewien balsam na nasze bolące sumienia. No nie, sorry, to my rodzice popełniliśmy błąd, jeżeli dziecko ma 14 lat, to już jest za późno, żeby budować z nim więź. To już jest za późno, żeby budować ten kredyt zaufania, żeby być tym takim powiernikiem jego sekretów, jego problemów. Jeżeli nie zbudujesz tego pomostu zaufania w wieku pięciu, sześciu, siedmiu lat, jeżeli jest z tym dzieckiem nie będziesz robiła więcej niż tego wyświechtanego powiedzonka, nie będziesz używała, jak było w szkole, dobrze, okej, okay, to w porządku. Jeżeli nie, nie będziesz się interesowała, co twoje dziecko robi na komputerze, jakie, w jakie gry gra jakie seriale ogląda. Nie wiem, czy pamiętasz taki serial Squid Game. Na Netflixie bardzo brutalny serial. Obejrzałem go, bo to był jakby fenomen światowy, ale dla mnie to, to, był, to była jakaś jadka, totalna jatka, która się pojawiała w przestrzeni publicznej. Nie stało się dobrze, że ten serial się pojawił w tak łatwej dostępności dla wszystkich. Ty wiesz, że w przedszkolu moich dzieci, mojego syna, mój syn ma teraz 7 lat, to było chyba rok temu, jak był Squid Game. Sześcioletnie dzieci rozmawiały o Squid Game. No przepraszam, ale jakiś imbecyl rodzic włączył dziecku Squid Game? Przecież to są, to są obrazy, które zostały. Z dzieckiem do końca życia, tak naprawdę. Nóż mi się w kieszeni otwiera, aż się, aż, aż się gotuje we mnie, kiedy o tym myślę. Wiesz, bo to jest przykład skrajnego debilizmu i nieodpowiedzialności. Pozwala, że dziecku mieć dostęp do treści, których nigdy nie powinien, nie zobaczyć, nie powinien zobaczyć człowiek, który nie ma 18 lat. Jak to jest możliwe, do cholery? Co się stało z tymi rodzicami? Co się z nami dzieje? Dlaczego pozwalamy dzieciom wejść do świata, który jest dla nich zakazany? Wiesz co? Ja myślę, że tutaj postawimy kropkę. Będziemy mówić o ojcostwie, o tacierzyństwie, o tym też przyjemnych, jak gdyby stronach, ale myślę sobie, że to jest w ogóle wątek na zupełnie inną rozmowę, bo dobrze, że to podniosłeś, bo pomimo różnych kampanii, licznych kampanii, to jednak mam wrażenie, że cały czas ten temat jest trochę zamiatany pod dywan. Tak, tak, no, no masz rację, no niestety, no, no wiesz, no, mam wrażenie, że my moglibyśmy godzinami rozmawiać, mówić i, i, i tak do rodziców dociera 2-3% tego, co mówimy. To jest najsmutniejsze. Wszyscy wiedzą lepiej, wiesz, ja wiem lepiej, jak się wychowuję, ja wiem lepiej, co ty będziesz mi mówić. No dokładnie. Kamil, ostatni odcinek mojego podcastu dotyczył męskości. Wojtek, psycholog, z którym rozmawiałam, mówił o tym, że męskość ewoluuje. Ja z kolei, słuchaj, w mediach słyszę o kryzysie męskości, o tym, że już nie ma takich facetów jak kiedyś. I wiesz co, tak się zastanawiam. No jesteś mężczyzną, jesteś tatą. Co ty o tym myślisz? Czy rzeczywiście ta męskość ewoluuje, czy jest jednak w kryzysie? Wydaje mi się, że ta męskość, ten kryzys ma już. Po części za sobą, albo inaczej ten kryzys nas dotknął kilka lat temu, i teraz ma miejsce rewolucja. Rewolucja mentalna, rewolucja męskości. Wiesz, bo przez wiele lat żyliśmy w takim przekonaniu, że archetyp macho to jest ten niedościgniony wzór, do którego należy dążyć. I tak wychowano naszych ojców, nasi ojcowie mieli taki sam pogląd na, 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 na świat, i to przez wiele lat to pokolenie przekazywało ten archetyp archetyp ojca Macho, archetyp mężczyzny w ogóle Macho, unikającego emocji, nie mówiącego emocji, emocjach i Wydaje mi się, że mamy dzisiaj ogromny problem z nami, mężczyznami. Kobiety te lekcje odrobiły. Kobiety wyszły z tego świata patriarchatu, wyszły z tego świata, że jestem cichą myszką czekającą na męża. Jest taka piosenka Alicji Majewskiej, która pokazuje, jak bardzo zmienił się świat. Bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać. To minęło, nie wiem, 30 lat od tego, kiedy Alicja Majewska tę przepiękną, no, 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 piosenkę zaśpiewała. Ale teraz pomyślmy o tym, gdyby dzisiaj artysta tak zaśpiewał, męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać, no to przecież że jest jakaś wielotna bzdura. Dziś i kobiety odrobiły lekcję I tak naprawdę my stoimy teraz, mam wrażenie, trochę w rozkroku, bo z jednej strony wiemy, mm, czego nas nauczono, wiemy, czego od nas wymagano, a z drugiej strony kobiety narzuciły nam na barki mnóstwo oczekiwań. Bądź taki, bądź otwarty, bądź emocjonalny, angażuj się w emocjonalne relacje ze mną i z naszymi dziećmi, jeżeli ktoś ma dzieci. Wiesz, i tak nagle patrzymy na to, że, że nikt nam nie dał, Instrukcji, jak być tym współczesnym mężczyzną tak naprawdę. No właśnie, ale zobacz, kobiety robią wiele rzeczy intuicyjnie, prawda? Mężczyźni powinni, tak w cudzysłowie trochę, muszą mieć instrukcję. Tak? Zrób to. Tak, tak, i tak. Zrób zakupy, tu masz listę i krótkie zdania, nie za dużo treści, bo co? Bo się gubicie? Jak to jest z tą instrukcją, słuchaj, na życie? Wydaje mi się w ogóle, że patrząc na to, jak działają, jak działają kobiety, jak działały kobiety jeszcze w latach, nie wiem, 80., -tych, 70., -tych, wiesz, i wcześniej, no to kobiety od zarania dziejów ze sobą rozmawiają. A naszym podstawowym problemem jest to, że my się nie komunikujemy. Mężczyzna z drugim mężczyzną, przyjaciel z przyjacielem, nie będą gadać o problemach. Na no, zasadzie, jak tam u ciebie? No w porządku. To nie jest miejsce, w którym my e, robimy mentalne harakiri i tak naprawdę. A wyrzucamy z siebie emocje. My raczej uciekamy uciekamy w świat sportu, motoryzacji, pasji, używek i tak dalej. I potrzebujemy instrukcji, tak jak mówisz. Tak, potrzebujemy instrukcji i super, jeżeli, drogie panie, mogłyby się to wdrożyć w trybie natychmiastowym, to naprawdę nam to bardzo pomoże, bo my, jesteśmy, my jako mężczyźni jesteśmy zagubieni, a kiedy kobieta nam powie, nie, dobrze by było, gdybyś. Wiesz, to jest, to jest naj, najstarszy problem świata, no, problem w komunikacji. Jeżeli kobieta, kobieta by chciała, żeby się mężczyzna domyślił, a mężczyzna się nie potrafi domyślać. i tu Mamy problem, więc jakby każda, każda ze stron musi troszeczkę spróbować popracować nad tą komunikacją. Okej. Okay. Wiesz, bo jak właśnie oglądam te Twoje TikToki, gdzie w tle jest Twoja żona, to czasem ten mój telefon, wiesz, tak się mówi, oplułam prawie telefon ze śmiechu. Nie? Jak to Wasza komunikacja, słuchaj, na co dzień wygląda? Czy rzeczywiście ona jest taka? Powiedziałeś, że to jest inscenizowane i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, no, no, no my jesteśmy normalnym związkiem, a czy jesteśmy związkiem dwojga osób z Gigantycznym temperamentem i my jesteśmy włoską rodziną, więc u nas często bywa głośno. Jak się kłócimy, to także patelnie fruwają po całym osiedlu, ale szybko gaśniemy, szybko eksplodujemy, ale również łatwo i szybko nas, nas ugasić. To, co pokazuje, wiesz, to jest też trochę jakby, wiesz, pewna parabolizacja. To jest jakby moje ulubione, mój ulubiony zabieg, bo jeżeli znowu wracamy do tego, o czym już rozmawialiśmy, jeżeli poprzez groteskę, jeżeli poprzez absurd, taki nonsens spowodujemy, że ktoś na moment będzie zaśmieje się, ale potem. Pomyśli, kurczę, może faktycznie, może bym z tą moją żoną porozmawiał, może to będzie jakiś taki początek, być może idealizuję teraz, może nic takiego się nie wydarzy, ale mam taką myśl w głowie, że super by było, gdyby ci ludzie, którzy oglądają w cudowni, kochani internauci, gdybyście tak na momencik spróbowali się zastanowić, może tam jest jakieś drugie dno w tych filmikach, oprócz tej niczym nie rozrywki, to byłoby cudownie, świat byłby piękniejszy. Mhm. Słuchaj, Kamil, bo teraz chciałbym wejść do tego tematu tacierzyństwa. Oczywiście prowokacją do tego dla mnie jest twoja najnowsza książka. Ale wiesz co, często w gabinecie słyszę, że no tak, wielu mężczyzn zostaje ojcem, ale w niektórych przypadkach trudno powiedzieć, że oni nimi są. Czyli wiesz, w pracy się chwalę, jestem ojcem trzech synów, dziesięciu córek i tak dalej, i tak dalej, zbudowałem dom, posadziłem drzewo i tyle. Jak to, słuchaj, wygląda z twojego punktu widzenia? Masz dwoje dzieci, zmieniło się bardzo życie, no to, to oczywiście nie trzeba odkrywać Ameryki, ale jakbyś tak opowiedział o tym, jak się zmieniło twoje życie, jak zostałeś tatą? Wiesz co, wydaje mi się, że człowiek, który ma dzieci, jeżeli chce być, tak jak mówisz, jeżeli, jeżeli chcesz być ojcem zaangażowanym, bo tatą może zostać każdy, ale być ojcem to już jest sztuka. Trudna sztuka, bardzo trudna, bo, bo tak jak rozmawialiśmy, no, nikt nam tak naprawdę nie nauczył nas tego, jak my powinniśmy funkcjonować, w ramach tego ojcostwa. Ale kiedy człowiek zostaje ojcem, kiedy zostaje się rodzicem, to, to mam wrażenie, że pierwszą rzeczą, która pojawia się w naszych głowach, to jest brak egoizmu bardzo często. I to jest niestety trochę studnia bez dna, wydaje mi się, i, i niebezpieczeństwo, które się za, za, które się za tym kryje. Ponieważ dziecko dominuje całkowicie, eksploruje nasz świat i powoduje, że my przestajemy mieć nasze życie. Że my zatracamy się w tym pierwszym, najczęściej to tak jest przy pierwszym dziecku, że się tak bardzo w nim zatracamy, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Że przestajemy zauważać, że oprócz Dziecka jest nasza żona, jest nasz mąż, że są jakieś relacje między nimi, które często niestety przez, te dziecko, przez to dziecko zostają schłodzone. I teraz wiesz, ten egoizm. Super rządznika, bo faktycznie dziecko staje się najważniejsze i to można mówić, że, że, że jest inaczej, ale my zapominamy o tym, że rodzic ma przestrzeń i ma prawo do tego, żeby o sobie pomyśleć. Wiesz, mówi się, szczęśliwa mama w psychologii to szczęśliwe dziecko. Najlepsze, co może zrobić tata dla swoich dzieci, to bardzo kochać swoją mamę. O, jak pięknie to Nie moje niestety, trochę, ale wiesz, ale trochę, trochę wyświechtane powiedzenia, ale jest w nich dużo prawdy, bo dziecko, owszem, potrzebuje naszego zainteresowania, ale potrzebuje widzieć i, i budować swoją seksualność, swoje, swoje poczucie własnego ja, a, a widzi to, owszem, poprzez relacje z rodzicami, ale także patrząc, jakie jak są relacje pomiędzy nimi, czy oni się przytulają, czy oni się całują, czy oni pozwalają sobie na dotyk. Jeżeli oni sobie pozwalają na dotyk, no to z tyłu głowy dziecko ma OK, czyli dotyk jest czymś normalnym w związku, tak? Znowu rozmowy o serii, się wiesz, pewna, pe pewna otwartość. To wszystko jest tym, czego bardzo często nam brakuje w Polsce. Jesteśmy niestety krajem, w którym wszelkie tematy cielesności są tematami tabu. Wiesz, ja, my ostatnio znaleźliśmy jakąś genialną książkę tytuł Ci nie podam książkę dla dzieci, w której są narządy płciowe zwierząt. Jaka była radocha, jak moje dzieci zaczęły to oglądać. I mówił, o, a zobacz, a to jest zebry, a to jest, nie wiem, kaszalota. I wiesz, i my byliśmy, my, my byliśmy z nimi obok w tym. I wiesz, pytanie, co to jest seks w ogóle, jak, jak wygląda, skąd się biorą dzieci? Tłumaczymy im to w sposób normalny, bez zażenowania, wiesz, dostosowujemy ten komunikat. Też kiedyś słyszałem: Powiedz swojemu dziecku jak najszybciej, wytłumacz swojemu dziecku jak najszybciej, skąd się biorą dzieci, zanim zrobi to ktoś inny. Albo sprawdzi w internecie. Prawda? I to jest najgorsze, co one, on, to, to ty jesteś, ty jako rodzic jesteś przewodnikiem tego małego. Człowieka albo tego stada małych ludzi, którzy są za tobą, to ty musisz im pokazywać, na czym polega ten świat, a pokazujesz im właśnie poprzez swoje zachowania. Ale wyobraź sobie taką y, sytuację. Ja jeżdżę na kolonie z dzieciakami. Podchodzi do mnie mama przy porannym wyjeździe i mówi: A to jest krem dla tam córki na y, smarowanie muszelki. Ja mówię, jakiej muszelki? No wie pani tam. Ja mówię, ale ja nadal nie rozumiem, jaką muszelkę mam smarować tym kremem. Ja wie, proszę pani, jeżeli pani myśli o narządach płciowych swojej córki, to ja mówię, że się nie zgadzam na smarowanie, bo dla córki to jest stres, szok i niedowierzanie, że ktoś obcy mógłby ją dotknąć, a poza tym to jest prokurator. Tak, tak, to jest właśnie prawda, to jest właśnie... ale zobacz nawet sposób komunikacji. Tam, muszelka, wiesz. Słuchaj, w, w mojej książce jest taki fragment, nie będę też spoilerował, kiedy teściowa próbuje myć dziecko, które tam powiedzmy ma, nie wiem, w w tej książce z 8 miesięcy, 9, ale już jakieś tam pierwsze słowa wypowiada i dochodzi do sytuacji, w której a co tu masz, tu jest rączka, nóżka, a to ta pipka, pipka I, i teściowa tak się strasznie wtedy kryguje, jest taka za, zażenowana, a dziecko jakby zopało to, że to słowo wywołuje jaką, jakiekolwiek reakcję, jest pipka, 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 czy nawet cipka i tak dalej, wiesz, to, te, takie słowa padają I, i to jest, wiesz, to pokazuje, Niestety, problem, problem, wiesz, bo dlaczego my się wstydzimy na gości? Dlaczego pozwalamy sobie na to, żeby nasze dzieci były wychowywane w duchu ludzkiego tabu, że, że, że ciało ludzkie jest tabu. Ciało ludzkie nie jest powodem do wstydu. Ciało ludzkie jest, jakiekolwiek by, by, by nie było, to jest doskonałe, bo to jest twoje ciało, pokochaj swoje ciało. I wiesz, zobacz, co robią Skandynawowie, Finowie, nie wiem, saunowanie wspólne, w ogóle to, to, to oswojenie z, z tą cielesnością. Jaka była w ogóle afera w Polsce, pewnie pamiętasz parę, kiedy się pojawiła informacja, że w szkołach dziecko ma się dowiedzieć, co to jest masturbacja. I Bogu dzięki, że się dowie, czym jest masturbacja. I Bogu dzięki, że ktoś powie temu dziecku, że dotykanie się jest w porządku, że bez względu na to, w jakim wieku jesteś, jeżeli masz ochotę, to jest dobre, bo to jest twoje ciało i masz prawo czerpać przyjemność z tego ciała. Wiesz, dużo mamy jeszcze do zrobienia, wiesz, naprawdę, mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tym kraju, żeby chować. Pewne siebie, dzieci. Wiesz, co mnie najbardziej uderzyło wiele, wiele lat temu, kiedy przeczytałem takie statystyki, że średnio chyba, to zostało przeliczone, pięć autobusów, nastolatków odbiera sobie życie rocznie. Jak to przeczytałem, to mnie zmroziło. I wiesz, co jest główną, głównym powodem? Odmienność seksualna na przykład. Teraz przemoc domowa. Nowe badania wyszły, że przemoc domowa, ale tak, odmienność seksualna. Wiesz? I teraz zobacz, wspaniałe, młode istoty znikają z tego świata, bo sobie nie radzą, bo zostały wychowane w świecie pozbawionym współczucia, pozbawionym prawa do bycia, prawa do, do własnego ja. I staram się robić wszystko, co, co w mojej mocy, żeby, żeby z tymi moimi, moimi małymi istotami rozmawiać. Wiesz, to tak. Refleksyjnie mi się bardzo zrobiło, bo oczywiście tych prób samobójczych wśród nastolatków ostatnio jest coraz więcej i myślę sobie, że na jesieni będzie jeszcze, jeszcze więcej. No oczywiście psychiatria w Polsce, wiadomo w jakim jest stanie, tak, ale szkoda tutaj tego komentować chyba w tym momencie, bo i tak. Teraz nic nie zrobimy. To, co możemy robić, bądźmy czujni, bądź obserwujmy. Jeżeli widzimy, że coś się dzieje na ulicy, za ścianą, to po prostu weźmy telefon i zadzwonimy do odpowiednich służb, bo to jest też nasza odpowiedzialność. Wiesz, ja w ogóle podziwiam rodziców, i teraz mówię to z, z pewną ironią, podziwiam rodziców, którzy zachowują stoicki spokój, kiedy ich dziecko zmienia swoje zachowanie. No ludzie, no, no błagam was, weźcie choćby jedną książkę. Wiesz, 70 czy 80% Polaków przeczytało w ciągu ostatniego roku jedną książkę. Mamy problem. No autorytetem jest inny. Internet, autorytetem są fora internetowe, Facebook, cały ten szlam, który się wylewa w komentarzach, to jest dla ludzi teraz pożywka. Ale jeżeli słyszę, że rodzic wie o tym, że dziecko, które zawsze chodziło kolorowo ubrane, pewnego pięknego dnia przychodzi i mówi, że dzisiaj się będzie ubierało na czarno i on sobie z tego nic nie robi, nawet nie, nie, nie stara się znaleźć, jaki był powód tej zmiany, no to coś chyba jest nie tak, bo zawsze wszyscy mówią, potwierdzisz to, obserwuj dziecko, jakakolwiek zmiana, jeżeli śpi idealnie, przestaje spać, reaguj, reaguj, zanim będzie. Będzie za późno. Kamil, ja ci powiem więcej. Do naszej fundacji przychodzą rodzice z tekstem, który ja bardzo często powtarzam. Zróbcie coś z moim dzieckiem, bo się zepsuło. I w tym momencie powiem ci, że zasady savoir vivre językowego chowam do kieszeni i po prostu tysiąc niecenzuralnych słów padają. I mówię, A wy, gdzie wy byliście wtedy? Z dzieckiem jest wszystko w porządku, my go wyprostujemy, ale weźcie się za siebie. Po prostu. Zróbcie coś z dzieckiem, bo się zepsuło. To ty się rodziców zepsułeś, to ty się popsułeś. Wiesz, No niestety bardzo często nie dorastamy do bycia rodzicami. Wiesz, i ja pamiętam, czytałem taką książkę Johna El Męskie serce, w której. No była książka w ogóle oparta na wartościach chrześcijańskich, ale to jest jakby nieistotne, ale książka, w której on pisał, że każdy z nas wynosi z domu ramę. Każdy z nas wynosi z domu jakieś cierpienie, mimo że ma fajnych rodziców, i tak sobie. Część zastanawiać się, czy ja, mimo że się staram, czy też nie spowoduję jakimś komentarzem, jakimś zachowaniem, rany u mojego dziecka. Być może tak jest, być może mówię, jesteśmy niestety ułomnymi istotami jako rodzice i nie potrafimy sobie z tym poradzić. I to nas przerasta bardzo często w natłoku, wiesz, codzienności, w natłoku obowiązków, zmęczenia, tym, że Polacy są narodem, który pracuje chyba najwięcej w Europie i brakuje nam słońca. Wiemy, w jakim kraju żyjemy. Wiemy, że mamy podgórkę dużo bardziej niż, niż, niż inne narody i niestety, Czasami zdarza się nam popełnić błąd. Mam nadzieję, że tych błędów będzie jak najmniej. Mam nadzieję, że to będzie skaleczenia, nie głęboka rana. Ale wiesz co, ja wtedy rodzicom mówię, jeżeli rodzice przychodzą i mówią, daliśmy ciała w tym i w tym momencie i zaczynają mi się trochę biczować, ja mówię, słuchajcie, stop, nie biczujcie się. Dobrze, że jesteście. Pewnie wiele rzeczy można odkręcić. Spróbujmy, zobaczmy, co się dzieje w Waszej rodzinie i idźcie na warsztaty. Swoja oferta, tak naprawdę pomocowa, edukacyjna, integracyjna w Warszawie i w Polsce. Ja robiłam jak gdyby takie rozeznanie: wiesz, jak to wygląda, bo dzwonią do nas osoby z całej Polski. Można się dostać właściwie w przeciągu dwóch tygodni do specjalisty na bezpłatne warsztaty, na bezpłatny webinar i na cokolwiek innego. Tylko wiesz. Pytanie jest takie, chcemy? No właśnie, trzeba tylko chcieć, trzeba zrobić ten pierwszy krok. Wiesz, to jak ze wszystkim. To jak z wyjściem na siłownię, wiesz, najtrudniej, najtrudniej się przebrać, prawda? Najtrudniej wyjść. Jak już jesteś, to już poćwiczysz. No, no to tak jest ze wszystkim. Jak z wprowadzaniem każdych zmian, wiesz, najpierw jakby jest to kwestia rutyny, ale wiesz co, to, 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 to co mówisz, że nam brakuje tych szkoleń, brakuje takiej świadomości. Ja pamiętam parę lat temu, jak moje dzieci były jeszcze mniejsze, postanowiłem sobie, że będę im pokazywał moje błędy. Gdzieś to przeczytałem, że pokazuj, przyznawaj się do błędów. I gdybym miał komukolwiek udzielić najcenniejszej rady ojcowskiej, to to jest rada, w której powiedziałbym jeżeli wybuchniesz, jeżeli zrobisz coś złego, to przyjdź do dziecka i przeproś. Pomyśl teraz o swoim pokoleniu, jak, jak, jak o naszym pokoleniu. Myślę, że jesteśmy w podobnym wieku, jak kiedyś funkcjonowali rodzice. Przepraszanie dzieci? Za to. Ale jak? Za, ale za co? Dlaczego? No, dzieci ryby głosu nie mają. No, Pozamiętane. wiesz, i my staramy się z tymi naszymi maluchami rozmawiać i mówić: słuchajcie, przepraszam was, poniosło mnie, bo byłem zdenerwowany. To jest tak ważne, bo pokazujesz dziecku, wiesz, ok, całą paletę, them Barw, z którymi ono się, ono się będzie stykać w, w świecie, kiedy będzie dorosłe, ale mówisz im: Słuchaj, byłem zły, bo byłem zmęczony. Nie, nie, nie złościłem się na ciebie, albo złościłem się na ciebie, bo tak często powtarzałaś jedno zdanie, bo robiłaś coś tam, prosiłem ci tyle razy. Nie powinienem był tak zareagować, przepraszam, wiesz. Rodzice, błagam was, przepraszajcie swoje dzieci, tak jak one was przepraszają, tak samo wy podejdźcie po całym dniu nawet, ale powiedz im: Przepraszam, bardzo cię kocham. I, i, I wiesz co w ogóle, jeszcze, jeżeli mogę, przepraszam, jakoś tak w, w, w takim, Mentorską rolę, bardzo nie, nie lubię takiej mentorskiej roli. Uciekam od niej, u, uciekam od niej jak mogę, wiesz? Naprawdę, bo, 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 bo staram się nie być takim ojcem, który jest ojcem, mentorem, bo uważam, że jest ich wystarczająco dużo na każdym kroku. Ale kiedyś koleżanka mi powiedziała, że ona co wieczór mówi do swojego syna, że kocha go, jest najbardziej wyjątkową osobą na świecie. I powiem Ci szczerze, że ja sobie tak postanowiłem i to już robię mniej więcej chyba od, od dwóch lat, że przed zaśnięciem zawsze mówię moim dzieciom, że je kocham i że jestem z nich dumny. I one to jakby czekają na to wręcz. Wiem, 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 są momenty, w których mówią, wiem, 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 już wiem, tata, ale mówcie rodzice, drodzy rodzice, mówcie dzieciom, że są dla was wspaniałe, że je kochacie, mówcie im o, i przepraszajcie za swoje błędy i będzie wszystko dobrze. Kamil, a powiedz mi jeszcze, wracając do twojej książki, bo tutaj sobie zaznaczyłam hasło, że chciałabym, żeby tą, żebyś tą kupę skomentował. Skąd ta kupa się tutaj wzięła? Ach, wiesz, bo kup, ku, kupa jest epicentrum wszechświata każdego rodzica, wiesz, to jest coś, to jest taki symbol, wiesz, to jest taki symbol trochę tego, jak nam bardzo, jak bardzo wariujemy, kiedy pojawia się nasze dziecko w domu, bo, bo to jest Także mam wrażenie, że kiedy rodzice zostają rodzicami, kiedy, kiedy para staje się tatą, kiedy kobieta zostaje mamą, kiedy mężczyzna zostaje tatą, przychodzą do domu i najczęściej komentowaną rzeczą jest kupa dziecka. Ile było, jak wygląda, jaką ma konsystencję, wiesz, no hello, ale tak jest, wiesz. Ja pamiętam takie spotkanie ze znajomymi, którzy mieli dzieci, My jeszcze wtedy nie miałem dzieci, i tak patrzyłem na nich, i tak naprawdę siedzieliśmy przy jakimś winie, i nagle po 15 minutach zaczęła się rozmowa o kupie, i myślę sobie, ty. Coś jest nie tak, coś chyba nie pykło, skoro oni nagle mówią o kupie. Pamiętam moją koleżankę, która ma dziecko, które e, ma chyba ponad rok, ale jeszcze powiedzmy, jak to była historia kilka miesięcy temu się wydarzyła, i ona dzwoni do męża i mówi: Cześć, cześć, co tam? W porządku, kupa była, okej, okay, na razie pa, wiesz, rozumiesz to. No, I ta kupa, myślałem sobie, może być fajnym początkiem i. Znowu symbolem tego, jak bardzo wariujemy. Też, bo ta książka jest takim zbiorem anegdot, które mogą się przytrafić każdemu rodzicowi, to jest, to jest taka książka, w której ja bardzo mocno, mam nadzieję, spuszczam powietrze z tego balonika zwanego rodzicielstwem, który każdy z nas mocno dmucha i pompuje każdego dnia. I, i mam nadzieję, że oprócz śmiechu ludzie sobie pomyślą, czytając tej książki wieczorem, kurczę, ja też tak mam, o, o jak cudownie. A ja jeszcze bym chciała powiedzieć, że jeżeli nam się tutaj wszystkie terminy zgrają, to Kamil będziesz u nas gościem w Fundacji na spotkaniu autorskim właśnie z, ze swoją aktualną książką. Rozumiem, że poszło już w świat, już się nie mogę wycofać. No, y, oczywiście taki jest plan, bardzo chętnie. Mam nadzieję, że nam się uda dopiąć terminy. Już się nie możesz wycofać. <laughs> Słuchaj, a słyszałeś takie powiedzenie, bo masz syna i córkę, że jak masz syna, to pilnujesz syna, jak masz córkę, to pilnujesz całego osiedla? Wiesz co, bardzo się tego boję, naprawdę, bardzo się tego boję, bo ja gdzieś nie pamiętam w jakim filmie, a może to nie było filmu, to może moja, moja, moja chora wyobraźnia rozbuchana podsunęła mi tę scenę, kiedy przychodzi apsztyfikant do mojej, e, mojej córki, i ja go zapraszam, mówię usiądź, młody człowieku, i wyciągam broń. Ja, nie, ja jestem pacyfistą w ogóle, wiesz, nie mam nic do, do wspólnego z bronią, ale kupię sobie jakiegoś gloka, atrapę, wiesz, albo jakiś magnum i będę udawał z takim tikiem nerwowym, że go rozkładam. Puff, wiesz, i tak uderzę, w, i tak głośno chcę uderzyć tym tą atrapą, o stójpem, młody człowiek. W takim razie, jakie masz plany w stosunku do mojej córki? Wiesz, głosem Bogusława Lindy. Nie? A potem powiem, a potem gdzieś tak kiedyś czytałem, pamiętaj, cokolwiek zrobisz z moją córką, ja później zrobię z tobą. I to wiesz, jest, jest pozamiatane od razu. Jest, wiesz, scena filmowa, młody człowiek mówi, <laughs> młody człowiek mówi cholera, ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą rodziną. <laughs> nie, ja słuchaj, też mam córkę i w takich sytuacjach dopowiadam, że mam broń i zawsze mam tysiąc osób, które mi da alibi. Jakby <laughs> co. Be, zapisuję. <laughs> yeah, Kamil, wiesz co? Są. <spammy> <Auswina multicoliry> Mam jeszcze takie pytanie. Już co prawda troszeczkę na nie odpowiedziałeś, ale tak jak Ci powiedziałam, ja postrzegałam Ciebie, jak postrzegam cały czas, teraz chyba jeszcze bardziej, jako takiego pozytywnego wariata. Powiedz, Ty lubisz tą część siebie, taką właśnie wiesz, na zewnątrz, gdzie no i ten twój uśmiech, i mowa ciała, jak gdyby to wszystko współgra ze sobą, jest takie wow, takie mega energetyczne. Czy to jest taka maska, którą zdejmujesz później i teraz powiesz, o teraz jestem normalny, albo teraz jestem zupełnie inny? Gdzie ci jest, do czego ci jest bliżej? Ja, ja jestem osobą, która bywa hmm, hiperboliczna, jeśli chodzi o, o poziomy energii, wiesz? I chyba każda osoba, która. Hmm, która miewa takie, takie strzały energetyczne, kiedy jest jej pełno, jest wszędzie wiesz, uśmiechnięta i jest, jest jej dużo. Czy to jest moja maska? Jeżeli tak, to ta maska już tak bardzo przylgnęła do mnie, że wydaje mi się, że, że, że taki po prostu jestem. Ale na pewno, wiesz, miewam gorsze dni jak każdy człowiek. No, moja praca jest o tyle trudną pracą, że nikogo nie interesują moje gorsze chwile, prawda? Ja, jakby ludzie oczekują, włączając radio, nie wiem, internet, jak, jakkolwiek, ten kontent rozrywkowy jest bezlitosny, bo nikt nigdy nie pomyśli o tym, że człowiek, który się uśmiecha, może mieć jakieś problemy, może mieć gorszy dzień, może być chory, może mieć problem z żoną, może. Się pokłócić. Wiesz, ja o tym też dość, dość dużo pisałem w mojej pierwszej książce poza anteną i pamiętam takie, takie zdarzenie wyobrażenia ludzi, bo jednak, wiesz, odbiorca sobie kreuje nas. Odbiorca na podstawie tych wycinków, tych fragmentów, buduje sobie jakąś taką postać. No, wiadomo, że nie jestem w stanie być 24 godziny na dobę takim wesołkiem, bo to by było aż niezdrowe. No, to nie ma takiej ilości narkotyków, które musiałbym przyjmować, żeby, żeby utrzymać ten poziom nakręcenia. Ja bardzo lubię ten stan. Wiesz, ten stan, mam wrażenie, jest. Tym, co mnie popycha do przodu, to jest coś, co, co, co mnie nakręca też, bo czasami jest tak, że nawet przy okazji gorszych dni, kiedy uda się, wiesz, wytworzyć te endorfiny sztucznie, jest nawet udowodnione, że jeżeli się uśmiechniesz sztucznie do lustra, to umysł tego nie, za, nie zareaguje, że to jest, um, umysł nie rozpozna Twojego kłamstwa, że to jest sztuczny śmiech i po prostu pomyśli, że jest Ci dobrze i Ci da endorfiny. Więc nawet jak wiesz, jak to robisz na początku na siłę, to to działa. Ale też, żeby to nie zabrzmiało, że ja mam jakiś problem ze sobą, bo tak trochę kurczę, zastanawiam się, czy, czy, czy ten wywód mój nie zmieni. Że jestem, wiesz, człowiekiem, który w ogóle ma depresję ciężką i potrzebuje wsparcia. Nie, nie, ja, ja jestem wesołym człowiekiem na co dzień. Czasami naprawdę w domu robimy takie głupoty, wiesz, tańczymy, wygłupiamy się, śmiejemy. No, no śmiech jest tym, co nas uratuje. No, tak jak się mówiłem na początku, brakuje nam dystansu. Bardzo, bardzo wszystkim życzę dystansu do, do siebie, do świata, do tego, żebyśmy wzięli głęboki wdech i śmiali się i wygłupiali i naprawdę robili jakieś głupoty, wiesz, nie wiem, tarzali się po ziemi z dziećmi, tańczyli przy nad albo na trawie, albo przy jakichś głupich piosenkach, wiesz. No, pandemia była takim Takim momentem, kiedy my to naprawdę wyczynialiśmy niestworzone historie w domu, tańce w ogrodzie, jakieś piosenki puszczaliśmy, ćwiczyliśmy, o Jezus, o czego my to nie kombinowaliśmy, jak siedzieliśmy wszyscy w czterech ścianach. Przecież to lubię siebie. no, Jeżeli mam tak powiedzieć, jestem szczęśliwym człowiekiem. Po prostu no, jestem szczęśliwym człowiekiem, mam wspaniałą rodzinę, mam pracę, która sprawia mi ogromną radość. Mimo, że nam się średnio pięć razy w roku, jak każdy z nas i rzuca wszystko i wyjeżdża w Bieszczady, to, to uwielbiam to, co robię, i sprawia mi to ogromną radochę, daje mi to mnóstwo mnóstwo frajdy chyba z tego się to Bierze, wiesz, że po prostu ja, ja, no ja nie chcę tak, to, żeby tak nie zabrzmiało egoistycznie, ale ja po prostu kocham siebie i kocham świat, wiesz, i to jest, to jest piękne. Kamil, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja chyba dzisiaj też uśmiech zostawiam sobie patrząc na monitor, co prawda tutaj się supki tylko pojawiają, ale myślę sobie, że na długo mi zostanie w pamięci ta rozmowa z tobą, bo to jest, jesteś takim człowiekiem, jakich lubię. Pozytywnych, uśmiechniętych, koko i do przodu, jednym słowem. Bardzo dziękuję za miłe słowa, naprawdę. No i życzę wszystkim naprawdę, ludzie, dystans, dystans, jeszcze raz dystans, wpuśćmy trochę powietrza, otwórzmy okna, niech ten zmurszały świat nareszcie stanie się piękny, bo jesteśmy fajnym narodem, mamy wspaniały naród, tylko coś czasami nie, nie gra, także dystans, dystans jeszcze raz dystans, no. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, moimi Państwa gościem był Kamil Baleja. Przysympatyczny człowiek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTube i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia. Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji Art, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.